Siemanko panowie, dzisiaj oczekując na oleje, filtry, wyczyszczę sobie filtr po 2000 km, bo kiedy dojechałem na miejsce do Polski na wakacje, wyczyściłem filtr i to jest kolejne 2000, które zrobiłem wracając do domu. Także na razie go odczepię, resztę wymyję w domu. Nie używam żadnych specyficznych jakichś tam płynów, środków do czyszczenia, po prostu mydło w płynie i trzeba go potem wysuszyć, najlepiej dzień, dwa, żeby ociekł, wyschnął naturalnie, bez żadnych tam suszarek ani takich rzeczy, bo można stopić gąbkę i wtedy nie będzie przepuszczał. Także widzieliśmy 2000 km, już jest syf, dosyć sporo. Tu jest brudna piana, jakieś grubsze osady, także ten filtr dobrze działa, dosyć dobrze, jest w miarę gruby. Ma trzy różne warstwy, gąbki o różnej tam przepustowości. Ja używam zwykłego mydła, dobrze działa. I nie napuszczam żadnym olejem. Ktoś tam może się przyczepić, że robię błąd, ale to jest moje ryzyko. Używanie takiego filtra to już jest ryzyko, także nie zauważyłem tam żadnego jakiegoś większego osadu, kiedy rozbierałem dolot. Także myślę, że tam nic się nie dzieje. Porównanie do innych filtrów typu KN, tych bawełnianych, myślę, że ten jest o wiele lepszy. Aczkolwiek ma, powiedzmy, jest troszkę niedorobiony. Producent troszkę go niedorobił. Guma tutaj lekko bardziej wystaje, co może spowodować problemy przy montażu. Ale jeżeli ktoś się zdecyduje, no to ja tam pisałem do producenta, żeby to poprawił. Nie wiem, czy oni to poprawią, czy nie. Mam ten filtr już długo, kilka lat. Biorę sobie, kiedy mi się podoba. I tak to działa. Ktoś mi kiedyś skomentował na moim drugim kanale Elbow Grease, że jestem głupi i chyba, bo tam sobie robiłem taki sam filmik, prałem filtr po podobnym przebiegu, 1500 mil, no i ktoś mi napisał, że jestem głupi chyba, bo nie wiem, jak filtr działa, po co ja go piorę i żebym sobie poczytał o filtrze, jak działa filtr. Moim zdaniem chyba wiem, jak działa filtr, powinien być czysty na tyle, na ile się da, czyli jak najczęściej zmieniasz. No, ktoś, kto zmienia raz w roku czy na dwa lata, to jego sprawa. Ja sobie lubię zmienić wcześniej
i zaoszczędzić problemów. Mój szwagier miał problem z filtrem, bo był zapchany i mówi, że jest samochód zamulony. Ja mu mówię, pokaż ten filtr. No i filtr był nie za ciekawy. Także po wymianie filtra od razu się adaptacje zmieniły, samochód się odmulił. No i zmienił zdanie na temat swojego świeżo zakupionego samochodu. Także... otrzepujemy nadmiar i teraz możemy go położyć spokojnie na zewnątrz, na słońcu. Czy tam gdzieś, żeby sobie ociekł do jutra. I tyle.